Końcówka lutego będzie najmroźniejszym okresem tej zimy. Na przełomie tego i przyszłego tygodnia we wschodniej części Polski temperatura może spaść nawet do minus 25 stopni Celsjusza. Środa jest ostatnim dniem z temperaturą dodatnią na większym obszarze Polski. Z każdą kolejną dobą, za sprawą spływu coraz to zimniejszego powietrza pochodzenia arktycznego, temperatury będą spadać. Najzimniejsze noce odczujemy z niedzieli na poniedziałek, z 25 na 26 lutego i z poniedziałku na wtorek. Termometry pokażą na wschodzie od minus 15 do minus 20 stopni. Przy takich temperaturach pamiętajmy o bezdomnych, apelują pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Czasami jeden telefon na policję czy do straży miejskiej może uratować komuś życie. Jeżeli będziemy widzieli osoby bezdomne, bez stałego miejsca zamieszkania albo osoby, które gdzieś tam przebywały wcześniej w jakichś altanach nieogrzewanych, działkowych, czy gdzieś tam w pomieszczeniach, które nie mają ogrzewania, pustostany, jakieś inne budynki gdzieś tam wolno stojące, proszę o apel i o informację taką na numer alarmowy. Wystarczy przekręcić 997 lub 112 i poinformować nas, że w tym miejscu przebywają bądź przebywały osoby wcześniej. Policjanci lub strażnicy miejscy w to miejsce się udadzą. Jeżeli będzie taka sytuacja, to będziemy te osoby później transportować do punktów, przynajmniej te, które są zlokalizowane na terenie miasta. Faktycznie w okresie zimowym jest to czas, kiedy szczególnie te osoby są narażone na różnego typu niebezpieczeństwa, zwłaszcza tutaj na odmrożenia, zamarznięcia. I to są sytuacje, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu czy życiu. Dlatego w tym okresie te osoby, zdecydowanie więcej tych osób zgłasza się do nas o pomoc. I u nas korzystają z dwóch form pomocy w tym momencie, jeżeli chodzi o to jest schronisko i noclegownie. Na noc w schronisku przebywa aktualnie 80 osób, więc jest pełne obłożenie, a na noclegowni mamy 20 osób, więc też jest pełne obłożenie, ponieważ mamy 20 miejsc. Jednak w takich sytuacjach, kiedy warunki atmosferyczne zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu tych osób, nie ograniczamy się do ilości miejsc, które mamy jak gdyby zakontraktowane, 24 godziny bez przerwy, więc o każdej faktycznie porze można do nas się zgłosić. O każdej porze dnia i tu my niezależnie, czy to są święta, soboty, czy jakieś inne dni. O każdej porze można przyjść i odnośnie pomocy tutaj tą pomoc uzyskać. No jest jeden taki warunek, że osoba musi być trzeźwa. To jest warunek, który jest bardzo ważny. Także osoby starsze, samotne, narażone mogą być na niebezpieczeństwo. Jeśli mamy takich sąsiadów, warto sprawdzić, jak sobie radzą. Nie bądźmy obojętni. Jeżeli jest taka możliwość, po prostu zadzwońmy. Ten telefon nas w ogóle nie kosztuje, a jednak pomoc drugiemu człowiekowi w tym momencie może być bezcenna. Ratujmy życie, jeżeli tylko jest taka możliwość. Pamiętajmy także o zwierzętach, którym mróz dokucza tak samo jak nam. Maja Jamroz, Tarnowska TV.